czwartek odbyło się zebranie wrzesińskiej spółdzielni mieszkaniowej. Prezes otrzymał absolutorium, a spółdzielcy debatowali, co zrobić z zaległościami czynszowymi i mankiem zawodem. Porozmawialiśmy również z prezesem. Z roku na rok liczba tych lokatorów niepłacących zmniejsza się, jednak no jest to jednak spora grupa osób. Jakie spółdzielnia, zarząd, pan jako prezes podejmuje kroki wobec tych osób, które nie płacą i nie wykazują żadnej ochoty do tego, żeby chociażby na raty czy w jakikolwiek inny sposób uregulować te zaległości? No, staramy się wszelkie dostępne środki, od prowadzenia rozmów, perfazji, jakiejś propozycji rozkładania na raty spłaty tych długów, do już później gruźb po prostu sądowych, komorniczych i tak dalej. Przynosi to skutki, szczególnie te groźby sądowe, komornicze? No tak, no w tym roku na przykład przeprowadziliśmy 6 eksmisji. Plany na przyszły rok, jest zysk, jest fundusz remontowy, co jest najważniejsze dla spółdzielni w przyszłym roku? Chodzi o kwestie inwestycyjne najbardziej. No, najważniejsze to jest przede wszystkim utrzymanie w odpowiednim stanie technicznym zasobów mieszkaniowych, a krótko mówiąc odpowiednie remonty. Planujemy długofalowe przedsięwzięcia, jak na przykład chcemy przystąpić do docieplania budynków. To jest w tej chwili dosyć modny temat w wielu spółdzielniach mieszkaniowych, ale przed tym, żeby to zrobić, to już wcześniej podjęliśmy decyzję o założeniu wodomierzy z odczytem radiowym i to chcemy do 2011 roku zakończyć ten temat. Również chcemy założyć papę termozgrzewalną na wszystkich budynkach. To w okresie jakichś 10 lat ten temat będziemy realizować. No i również podobnie w okresie 10 lat będziemy robić to docieplanie. Przed docieplaniem jednak musimy jeszcze wyremontować około 800 balkonów i to w poważnym zakresie. No i wówczas właśnie ta sprawa dociepleń będzie realizowana. Obrady były tak owocne, że spółdzielcy nie kryli swojego dobrego humoru. Dziad to nie też, mama i ty, a tatko nasz mówi nam, że tu nasze noce i dnie, na dobre albo na złe.